Dzisiaj przedstawimy, jak zarabiać końcówki hamulcowe za pomocą ręcznego przyrządu. Mamy tutaj już zarobiony przewodzik z nową końcówką. Jak widać, końcóweczka jest bardzo ładnie zarobiona. Równo dochodzi z każdej strony. Teraz pokażemy, jak taki przewód wykonać. Pierwszym elementem od startu pokażemy, jak uciąć nowy przewód za pomocą nożyka. Nożyk z dostosowaniem siły cięcia. Nastawiamy sobie w danym miejscu, tak żebyśmy mogli elegancko sobie przyciąć. Nie dociskamy zbyt mocno, żeby nie zniszczyć naszego nożyka. Żeby przewód nam się nie kręcił, mamy jeszcze tutaj dodatkowy zacisk. Zacisk popuszczamy śrubami motylkowymi odpowiedniego miejsca. Przekładamy tutaj naszą końcóweczkę. Na średnicę 4,75 mamy troszeczkę szerszą końcówkę, trochę grubszy przewód. Mocno dokręcamy z obu stron i teraz wykonujemy odcinanie. Z każdym obrotem delikatnie dokręcamy uchwyt, obrót, dokręcenie, kolejny, aż do momentu ucięcia przewodu hamulcowego. Należy wykonywać to delikatnie, aby nie zgnieść struktury rurki, tak żebyśmy mieli widoczny, charakterystyczny otwór, do którego możemy dopasować następne narzędzie. To narzędzie wygląda mniej więcej w ten sposób. Jest tu lekko zagłębione z takim bolcem. Jak widać, z drugiej strony mamy element stożkowy, rozmiar 4,75. Teraz tak, sprawdzamy, czy nasz element wchodzi, ładnie pasuje. Teraz sobie tutaj poluźniamy nasze uchwyty. Tak, i bardzo ważna rzecz, aby prawidłowo zacisnąć przewód hamulcowy, musimy ułożyć, wysunąć na odpowiednią długość. Tą długość mierzymy sobie tutaj z elementem, którym będziemy zarabiać. Jak widać, przewód musi być idealnie równy z tym elementem. Warto zwrócić uwagę jeszcze tutaj na zagłębienia w koło. Z drugiej strony element jest płaski. Jeśli byśmy zaciskali od płaskiej strony, nie uda nam się tego wykonać prawidłowo. Teraz dokręcamy bardzo mocno, tak żeby element nam się tutaj nie przesunął. Tak wygląda prawidłowo zamontowany kruciec. Teraz bierzemy następny element w postaci takiego jakby ściągacza, z tym, że będzie działał w odwrotną stronę. Rozkręcamy go. Posiada element stożkowy, który idealnie pasuje nam tutaj do tej końcówki, jak widać. Dobra. Teraz możemy przejść do dalszego montażu. Element sobie tutaj przekładamy w tą stronę. Inaczej nam tutaj nie będzie pasował. I teraz bardzo ważna rzecz. Rozkręcamy tak, aby nasz stożek znalazł się tutaj nad tym elementem. Delikatnie dokręcamy. Staramy się to tak wycentrować, żeby własną siłą dociśnięcia, jeśli by nam się tutaj ten stożek skrzywił, nie uda nam się prawidłowo zacisnąć naszej końcówki. I teraz bardzo ważna uwaga, będziemy stopniowo, powoli dokręcać. Warto zwrócić uwagę, jak wychodzi nasza tutaj ta końcówka. Dokręcamy aż do samego końca, dopóki
nasz kruciec nie dojdzie do tego białego elementu. Jak widać w tym momencie... Coś ci wyszło ze skosza. Wszystko jest ok. Odkręcamy całość. Demontujemy uchwyt. I teraz można zobaczyć pięknie zaciśnięty element przewodu hamulcowego. Teraz sobie całość rozkręcimy. Wyczepiamy. Pozostają tutaj bardzo małe ząbki, które po elemencie montażowym, które dosłownie niczym nam nie przeszkadzają. I teraz możemy zobaczyć, jak taka końcówka została prawidłowo zarobiona. Będzie pasowała do wszystkich europejskich aut. Jeśli będziemy mieli samochód ze Stanów sprowadzony, ta końcówka będzie inna. Aczkolwiek taka sama sytuacja ma się do Poloneza. Tam jest na klucz 12, nie 10. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.